W dzisiejszym odcinku zobaczycie kilka ostatnich dni z mojego życia i kilka tematów, które chciałem, żebyście zobaczyli. Pierwszy temat to jest przede wszystkim kolekcja samochodów, którą w ostatnim czasie jestem bardzo zainteresowany i którą żyję, z czego jestem bardzo dumny, bo z tego co widzę, to bardzo wam się podoba. Drugą rzeczą, którą zobaczycie, to jest moja wizyta w miejscowości niedaleko Nowego Sącza. Zostałem tam zaproszony przez braci Szczepanik, czyli przez zespół Pektus. Zostałem tam zaproszony na weekend z rodziną. Coś pięknego. Będzie tego więcej. Strona internetowa powstanie. Ja właściwie mogę powiedzieć, że już się tworzy powoli. Gdzie będziecie mogli podziwiać wszystkie okazy, wszystkie śliczne, które będą się pojawiały w garażu. Będzie można podziwiać, będzie można kupić, będzie można wynająć na sesje, na sesje ślubne. Takim czymś podjechać do kościoła. Jesteśmy w okolicach Nowego Sączu. Sącza. Dzisiaj wybraliśmy się z rodzinką, żeby zobaczyć skamieniałe miasto. Jechaliśmy z rodziną na zaproszenie Marka, Mateusza, Maćka oraz Tomka Szczepanik, czyli zespołu Pektus, z którym jutro, czyli w niedzielę, będę rozgrywał mecz Pektus Team. A oprócz tego postanowiliśmy, że sobie troszeczkę podwiedzamy tutaj. Odwiedziliśmy rodzinne strony zespołu. Cześć Misia! Chodź, idziemy zobaczyć tą ciekawego staruszkę. Ale chwileczkę tego się przejdziemy, przecież wczoraj wieczorem dotarliśmy tutaj z Warszawy. Spędziliśmy przedcudny wieczór, który skończył się w późnych godzinach. Ale było fantastycznie. No tak, jak jestem sam ze sobą sobie pogadam. Mam nadzieję, że żadne kleszcze i komary mnie nie zaatakują. Mądry jestem, myślałem, że tak to nie wygląda. I nie mam na sobie długich rzeczy, co jest podstawą, jeśli chodzi o lasy. I obawiam się, że trzeba będzie mnie dokładnie, znaczy sam siebie, trzeba się dokładnie obejrzeć. Wszystko fajnie, tylko nie wiem, gdzie jest. Wygląda jak zwierzę ogrodu. Misiowi się średnio podoba. Dla 3-letniego chłopca nie jest to największa atrakcja. Ale fajnie było zobaczyć. To już widzieliście. Dzień dobry. Cześć Misia. Słuchaj, poszliśmy do góry i ich zgubiłem. Misiowi się średnio podobało. No i tyle. Jedenaście, Mateusz Szczepanek. Sześć, Krzysztof Woźny. Jest. 15, Michał Będźmierowski. Jest. Mówił tata. Tak już jest. Jedziemy z nim! Trzeba wygrać! Trzeba wygrać, pan! Tak jest! Pektus! Tyle jeśli chodzi o weekend. Zobaczyliście moją nową miłość, czyli samochody. Z
zobaczyliście skamieniałe miasto, czyli Ciężkowice, niedaleko Nowego Sącza. Zobaczyliście mecz Pekus Team, wygrany z gospodarzami 5-1, w którym miałem przyjemność uczestniczyć. Mam nadzieję, że nie po raz ostatni, bo mecz był bardzo fajny. Fantastyczna atmosfera, piękna pogoda. Co więcej, lajkujcie, komentujcie, subskrybujcie, a już niebawem na kanale coś fajnego. Ale to będziemy pokazać. Do miłego.